Dzień dobry. Napój ten wziąć, no. A właśnie komputer wyjąłem. Internet. A zgasiłem światło, bo a w kuchni musiałem te lufcik. Właśnie. No byłem właśnie wczoraj. Trochę. Bardzo ładna miejscowość. No dużo jest ubiegłem lato. Jeszcze wakacje. A jutro mam urodziny. Potem komputer wyjąłem. Nie muszę. Będę musiał jakiegoś lajta zrobić. A mam te. Warunki. Jak na wsi. To jest polska wieś. Jest cisza, spokój. Nikt nikogo nie wyzywa. Tak jak w Białymstoku było to, jak ja mieszkałem. No na razie nie wiem ile czasu. A wczoraj, o właśnie patrzyłem gdzieś. Nie ten. Użyłem telefon. Zobaczę. Chyba tam włożę. Zaraz się przyjdę. Chyba tutaj spadł. Muszę zobaczyć. No nie wiem, co się z nim stało. A tutaj jest. Nagrywam. Nikolę i Pawła pozdrawiam, co wczoraj właśnie się widzieliśmy. No i tych ludzi pozdrawiam. No właśnie tak bym chciał sobie ułożyć życie. Paweł, Nikola mieszkają razem.
chciałbym sobie zapoznać jakąś kobietę. Przyjechali sobie na wakacje, na lato. Będą niedługo wracać, bo kończy się lato. No też właśnie niedługo. A jutro mam urodziny. Nie wiem, może pójdę na wieś. Nie wiem, jak się ubrać. Garnitur mam, to w garnitur nie będę się ubierał. To w niedzielę można do kościoła iść. O, właśnie. Musiałem wyczyścić te buty, pantofle. Aj, tak gdzie to życie. Smutne życie. Takie samotne. Każdy. A chciałem przeprosić Ole z Anglii. No chociaż mam. No, mogę powiedzieć, kosztowało. No to ja wiedziałem, że tak gdzieś będzie kosztować. Bo ja wiem, jak do Warszawy jechałem z Białegostoku, to 500 zł. A taksówką tam z Warszawy całe te, to też było 1200. To widzicie, trzeba w jakiś sposób. Nie ma. Chciałbym, mógłbym poznać kobietę, która by miała samochód. Znaczy samochód. Na samochód byśmy sobie też jeździli. Gdzieś odpoczywali. Bo w ogóle tyle miałem samochodów. 5. Prawie ja z nim myślałem, że znajdę jakąś osobę, która będzie. Ale ogólnie ludzie, zastanówcie się, która kobieta jest wolna, chciałaby poznać jakiegoś, ogólnie, no, na przykład mnie. Dobrą maszynkę kupiłem, żaletki nowe, szampon Nivea, 3 w 1, całe to wszystko. A i tak i tak kupiłem całą szufladę. Mam różne środki. A tam też kupowałem, mam dobrze. I slipki nowe. Całe to wszystko. A tą koszulkę to jeszcze. A miałem gdzieś te krótkie spodenki takie. Krzy poranek. No widzicie. Sam. A tak bym miał gdzieś, mieszkałaby na przykład kobieta. Samotno. Zadzwonić można, umówić się, czy ona pracuje, czy się opiekuje dziećmi, czy coś, to idzie iść na plażę sobie. No. W tym roku powiem wam, że nie było udane mi lato. Znaczy teraz może koniec lata, no, urodziny mam, może coś się zmieni. Zobaczymy, się okaże. Takie smutne. Sklep spożywczy. O, mam pieniądze. No to małego torta kupić. Samemu chyba życzenia sobie złożyć. Widzicie?
idziecie, prosiliście. Ja was pozdrawiałem, a teraz nikt mnie nie pozdrowi, bo wy tylko widzicie, że w jaki sposób jestem znaną osobą. Osobą znaną i po prostu a to widzicie. Nie, to chyba trzeba zmienić tryb życia. Chyba tak. Dobrze, chociaż w spokoju, w ciszy, a nie tam w Białymstoku. No zobaczymy, jak to będzie. Ale ogólnie bardzo dobrze. Musiałem pewne sprawy pozałatwiać w Białymstoku. A mamo, tableta kupiłem. A karta jest cały ten, wszystko tylko uruchomić. Można stamtąd, można też nagrywać. Można chodzić tabletem i nagrywać, ale tutaj ogółem ja wam powiem, że za bardzo tutaj ja nie będę nagrywał, bo to ogółem niedaleko jest strefa graniczna. Nie można takich rzeczy nagrywać, ale można. Widziałem park, jakieś środowisko, całe to wszystko, tylko ogółem nie można nagrywać. Będę siebie nagrywał i będę, a widziałem kaplicę, ale widzicie, organista chodzi rano do pracy. A może w niedzielę do kościoła. Zobaczymy, jak to będzie. Albo będę przy nim, albo zobaczymy. Trzeba pierwszy krok zrobić. Właśnie. Taka prawda. Trzeba się odważyć do czegoś, żeby coś osiągnąć w swoim życiu. A nie tak jak pewne osoby, które są w Białymstoku, jak oni na mój temat wypowiadają się. To temu uciekłem z Białegostoku. Mieć spokój. To mnie nie ma, a na mój temat takie tematy wymyślają niektóre osoby, że po prostu ja tego nie śledzę. Ja tego, o właśnie Nikola z Pawłem też widziała parę filmów, co o tym mówi. No, byłem inaczej z tobą bym się rozmawia. No z chłopakiem była i chłopak i też i staliśmy, ja usiadłem, bo ten napój ten piłem, co w kubku, jeszcze kubek jeszcze jest ze słomką, taki te myślę gorąco sobie, a i usiadła, no chłopak stał, całe te wszystko. I była zaskoczona i po prostu nie spodziewała się, że w swoim życiu taką osobę może spotkać. No cię serdecznie pozdrawiam i twojego chłopaka. A wybieracie się też na Białystok, mówiliście. Tylko tam nie zajeżdżajcie w nieodpowiednie miejsca. Bo ponieważ Krzysztof będzie wam po prostu źle
będzie się wypowiadał na mój temat. No to, to chociaż będzie, macie kolegów, koleżanki całe te i no, mogę poprosić, no, mieszka tutaj niedaleko, znaczy niedaleko, no, z chłopakiem, może ma koleżankę, która by chciała zapoznać, porozmawiać, kiedyś się spotkać. Normalnie gdzieś w kawiarni na obiad. No to właśnie wam to mówię. Każdy, tak samo jak kobieta, tak samo jak dziewczyna, ma w swoim życiu jakieś pragnienia. Ale mówię, ciężko mi to wychodzi. Nie wiem, po prostu trzeba się, mógłbym spotykać się na żywo, a nie przez telefon. Lepiej się dogaduje człowiek z człowiekiem. No zastanówcie się, może tutaj ktoś znajdzie się, że będzie chciał. A jak nie, to jutro urodziny, szampana kupię. Piję szampana, małego torta, nagram wam, pokażę i już taki zakończę. Będę miał 48 lat. Czekamy na wiadomo na co. Już nie jestem młodą osobą. Tak samo ta kobieta, mąż zostawił w Holandii. Dzieci ma. Widzicie, jak to jest. Facet jest kobietą, dzieci narobi, później opuszcza, a później kobieta się musi męczyć. No taka prawda jest. No zastanówcie się, nie będę długo nagrywał, chociaż nagrałem wam taką prawdę, co wam przykazałem teraz. No na razie, miłego dnia.